portal o historii EU zaprasza do obejrzenia i wysłuchania debaty komunistyczne pomniki w przestrzeni publicznej dylematy trudnego dziedzictwa. W sierpniu 2022 roku na jednym z portali Polskiej Agencji Prasowej opublikowano wypowiedź doktora Karola Nawrockiego, w której prezes IPN stwierdził: w ciągu ostatnich trzech miesięcy usunęliśmy 20 sowieckich pomników, ale na naszej liście jest ich 60. To bardzo szybkie tempo, ale chciałbym być tym prezesem IPN, który dokończy proces dekomunizacji w Polsce. W spotach publikowanych w internecie prezes IPN nawołuje do usuwania pomników powstałych w czasach polski ludowej. Niech wybrzmi to jasno i wyraźnie. W polskiej przestrzeni publicznej nie ma miejsca na jakiekolwiek upamiętnienia totalitarnego reżimu komunistycznego i służących mu ludzi. W wielu miejscowościach odbywa się demontaż monumentów. Czy podobny los spotka pomnik wyzwolenia ziemi warmiński i Mazurski w Olsztynie autorstwa Kafarago Donikowskiego? O olsztyńskim monumencie nawrocki mówi następująco. Pomnik ten jest przede wszystkim ahistoryczny, bo dotyka wydarzenia, którego nie było. Rok 45 nie był wyzwoleniem. Pomnik ten nie powinien stać w przestrzeni wolnego pięknego polskiego miasta, dlatego że jest pomnikiem oddającym cześć i honor tym, którzy mordowali, którzy gwałcili, którzy palili. Instytut Pamięci Narodowej będzie w zdecydowany sposób dążył do tego, aby ten pomnik z przestrzeni publicznej Wolnego Miasta Olsztyna zniknął. W obronie olsztyńskiego pomnika stanął historyk i kulturoznawca, profesor Robert Traba, który w liście otwartym do doktora Karola Nawrockiego wyłuszczył i poddał krytyce błędy w argumentacji prezesa IPN. List został opublikowany na łamach portalu o historii EU. Konflikt wokół pomnika wyzwolenia ziemi warmińskiej i mazurskiej autorstwa Ksaweriego Dunikowskiego w Olsztynie jest pretekstem do rozmowy o tym, czym są i jakie funkcje pełnią pomniki w przestrzeni publicznej. Co rozumiemy pod pojęciem trudnego dziedzictwa oraz na czym powinien polegać proces dekomunizacji przestrzeni publicznej w przypadku uznanych dzieł sztuki. W dyskusji udział wezmą profesor Robert Traba, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk w Warszawie. Profesor Tadeusz Żuchowski, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Profesor Jacek Friedrich, Muzeum Narodowe w Gdańsku. Rozmowę poprowadzi profesor Anna Ziemińska-Witek, Katedra Humanistyki Cyfrowej i Metodologii Historii, Uniwersytet Maryki skłodowskiej w Lublinie. Debata odbędzie się w środę, 16 listopada 2022 roku o godzinie 17. Transmisja online na portalu oh EU. Oraz na naszym kanale na YouTube będzie dostępna pod linkiem podanym w opisie. Zapraszamy.